Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: gdy król usłyszał o tych wypadkach, zdumiał się i przeraził się do tego stopnia, że padł na łoże i ze smutku się rozchorował, bo nie tak się stało, jak sobie życzył. Dzisiejsze słowa nie nastrajają nas do życia. Dzisiejsze słowa są naprawdę trudne. Są to słowa pewnego króla, bezbożnego króla, który stracił sens w swoim życiu. Zaplanował sobie życie i nie wyszło mu to życie. Zaplanował, że podbije pewne miasto, ponieważ miał wielką pożądliwość, żeby posiadać skarb tego miasta. Nie udało mu się, wrócił smutny i ten smutek toczył go, aż w pewnym momencie zachorował. I to tak z dnia na dzień został przykuty do łóżka, już nie mógł wstać. Zrozumiał, że jego życie jest do kitu, zrozumiał swoje błędy, ale nie był w stanie nic zrobić, nic zmienić. Nie miał mocy, żeby się ożywić. Nie ma mocy do życia, więc umiera. Umiera i jego imię też umiera. Nie ma go. Jest zapamiętany jako zły król, jako bezbożny król. Porządził sobie trochę czasu. Był panem samego siebie, robił co chciał, ale już go nie ma. Nie ma go. Nie ma dobrego imienia. Aż przykro się robi, kiedy słyszy się taką historię. Na szczęście my jeszcze żyjemy, mimo że możemy się czuć jak umarli. Może dzisiaj nie chce ci się nic robić. Może straciłeś cel w życiu, sens, tak jak ten król. To dla ciebie jest szansa. Jest. Tamten król nie znał Boga. Nie wiedział o tym, że Bóg jest miłosierny, że Bóg odpuszcza wszystkie grzechy, jeśli człowiek zwraca się do Niego o pomoc, z prośbą, tak jak ten syn marnotrawny, który przyszedł do Ojca Miłosiernego i powiedział: uczyń przynajmniej mnie swoim sługą. Nie, ty jesteś moim synem, ja cię kocham. Bóg każdego z nas kocha. Bóg nigdy z nas nie rezygnuje. Nawet wtedy, kiedy my już rezygnujemy z samych siebie. Nawet wtedy, kiedy my mówimy: nie chce mi się żyć, nie mam celu, to Bóg ma rozwiązanie na wszystkie nasze problemy, błędy, na całe zło, które popełniliśmy, na wszystkie grzechy. Ma receptę. To On sam jest lekiem na całe zło. On sam. I On czeka, aż my zapragniemy Go. Nie budźcie miłości, dopóki sama nie zapragnie, mówi pieśń nad pieśniami. Nie budźcie miłości, dopóki sama nie zapragnie. Czy pragniesz Boga żywego, który jest w stanie cię ożywić w każdym czasie? On jest w stanie nadać ci cel, sens. Kiedy pociąg się wykolei, a jest to proste, żeby wykoleić pociąg, naprawdę bardzo proste, to leży sobie po prostu na boku, dochodzi do katastrofy i żeby z powrotem wkoleić ten pociąg, to naprawdę potrzeba wielkiego trudu, wielkiego wysiłku. Potrzebujemy zamknąć całą linię, wtedy przyjeżdża taki dźwig, jeśli oczywiście pociąg jest nadaje się do tego, żeby go na nowo postawić na tory. Jeśli się nie nadaje, to do warsztatu klepiemy, wszystko naprawiamy, a jeżeli już jest złomem, to no to po ludzku, to na złomowisko, ale nie po Bożemu, bo Bóg jest w stanie z najgorszego złomu wydobyć życie. Złom to już jest śmierć. Jeżeli dzisiaj czujesz się jak złom, taki zezłomowany, po prostu już nie masz życia w sobie, mimo że się jeszcze poruszasz, to wyglądasz jak zombie. Co prawda, zombie się rusza, ale w środku nie ma życia, bo jest bez życia. To Bóg ma moc ożywić ciebie, tylko potrzebuje twojej zgody na tuning, żeby cię stuningować, żeby cię na nowo po prostu rozebrać na części pierwsze, mówię tak obrazowo,
i poskładać Cię. Poskładać jak chirurg, który tam wycina to, co trzeba wyciąć i szywa to, co trzeba połączyć, bo się na tym zna. To Bóg zna się na życiu. Bóg zna się na życiu. Bóg tchnął w każdego człowieka życie, a ulepił człowieka z gliny, z niczego, z prochu. I On jest w stanie tchnąć w życie w Ciebie jeszcze raz. Za każdym razem. On się z tym nie nudzi. On nie nudzi się przebaczaniem. On kocha nas. On kocha przebaczać. On wie, że jesteśmy słabi, że się psujemy. On wie, że przechodzimy kryzysy, że tracimy cel w naszym życiu, że nam się nie chce, bo pobłądziliśmy, bo zaczęliśmy żyć według naszego planu, nie słuchając Go. On o tym wie. I ma zawsze wyjście awaryjne. Tylko pytanie, czy Ty chcesz? Czy chcesz? A jeśli nie chcesz, to czy chciałbyś chcieć? Pozwól Mu na to, żeby Bóg Cię poskładał. Nie bądź jak ten król, który nawet nie prosił Boga. Ezechiasz, inny król, też doświadczył ogromnej choroby. Za chwilę miał umrzeć. Modlił się, płakał. Płakał, modlił się, prosił Boga: Boże, nie zabieraj mnie w tych dniach. Zmiłuj się nade mną, miej miłosierdzie nade mną. On prosił Boga. Bóg oczywiście mógłby powiedzieć: sorry, potrzebuję Cię u siebie. Zmartwychwstaniesz kiedyś. Ale nie, Bóg mówi: dobra, dodaję Ci jeszcze 15 lat. A ten król w ogóle nie prosił. Co prawda, zauważył w swoim życiu zło, ale nie podjął pokuty. Nie spotkał się z Bogiem żywym. Saduceusze przyszli do Jezusa i mówią: nie ma zmartwychwstania. Jest zmartwychwstanie, bo gdyby nie było zmartwychwstania, nie byłoby Boga. Bo Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, a oni żyją. Oni mają się dobrze. Przeszli co prawda swoją próbę, tak jak każdy z nas musi przejść przez próbę, przez kryzysy, przez załamania nerwowe, przez depresję, przez wykolejenie, jedno, drugie, trzecie. Zobaczcie, co Jezus doświadczył. 3 upadki pod krzyżem. Doświadczył swojej drogi krzyżowej i żyje. Co prawda umarł, ale zmartwychwstał. Jego rany są uwielbione. Często, kiedy usłyszymy jakąś trudną nowinę albo doświadczymy na własnej skórze jakiejś nieprzyjemności, jakiegoś kryzysu, tąpnięcia, załamania, ruiny, to nie chce nam się żyć, bo nie widzimy, że z tej ruiny można jeszcze coś odbudować. A Bóg jest w stanie ze wszystkiego odbudować dobro. Ze zła jest w stanie wyciągnąć dobro. On pokonał śmierć. Jest Panem życia. Dzisiejszy komentarz jest takim motywującym komentarzem dla tych, którzy nie mają sensu, nie mają motywacji. Ożyj. Ożyj. W imię Jezusa ożyj. Przyjmij Jego miłość. Przyjmij, uznaj to, że jesteś słaby i grzeszny. Uznaj to, że popełniasz błędy. Że nie jesteś doskonały. Przyjmij to, że On umarł za Ciebie i zmartwychwstał. I że Cię kocha, że On pierwszy do Ciebie wychodzi. Że On nigdy z Ciebie nie rezygnuje. I podejmij się nawrócenia. Przemiany myślenia. Żeby Twoje myślenie stawało się coraz bardziej Jego myśleniem. Uznaj Go swoim jedynym Panem i Zbawicielem. Jezu, jak mam żyć? Naucz mnie tego, jak mam żyć. Abym się więcej nie wykoleił. A jeśli się wykoleję, to postaw mnie na nowo, na właściwe tory. I nadaj mi kierunek, w którym powinienem iść za Tobą. A w darze otrzymasz Ducha Świętego, który Cię ożywi. Tchnienie da Ci. Życia, do tego, żebyś mógł spełniać
to, do czego jesteś powołany, jesteś powołana. Bóg jest w stanie zrobić to w każdym momencie, tylko czy ty chcesz? Czy dasz się Bogu ożywić? A teraz rozwiązanie konkursu. Dzisiejsza nagroda, czyli moc uwielbienia, powędruje do Emilii Witkowskiej, która prawidłowo odpowiedziała na pytanie, kto był następcą Eliasza. Oczywiście Elizeusz. Gratulujemy wygranej i prosimy o kontakt w celu wysłania nagrody. A dzisiejsze pytanie brzmi następująco. Jak miał na imię umiłowany uczeń? Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.